Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt na tygodniowym czytaniu. Zobaczymy runę na początek. Bardzo piękna runa. Runa Wunio, kochani, to jest runa, taki znak powodzenia i sukcesu. Jest to energia pokazująca tak naprawdę powodzenie, uznanie w grupie też, prawda? Grupa, która daje ci radość, gdzie czujesz się dobrze. Może to być grupa przyjaciół w rodzinie, czy na przykład w pracy. No, gdzieś tutaj każdy ma takie swoje grono, prawda? W którym się dobrze czuje. I czuję, że w tym tygodniu, w tym czasie będzie jakoś radośnie w tej grupie. Może być jakiś sukces, może się coś udać, może się coś okazać lepszym, prawda? Może jakiś sukces któregoś z was. Może będziecie mieć też jakieś zebranie w znaczeniu, wiesz, że usiądziecie razem, że będziecie nad czymś razem, może też pracować. Takie różne rzeczy tu czuję. Dobra, teraz idziemy już tarotem. Zobaczcie, i mamy właśnie 10 pentakli i w sprawach prywatnych i 6 mieczy w sprawach pozaprywatnymi. Pokazuje nam się mag i jeszcze zobaczymy co dalej. I pokazuje nam się 9 pentakli, bardzo ładnie. Natomiast rada to jest 6 pentakli. Już widać, że bardzo ładny tydzień, kochani. Jakieś zakończenia i nowe początki. Na spodzie mamy 4 buławy, czyli podążanie ku większej stabilizacji. Jest tu szansa na przejście w coś lepszego, bo te buławy 4 dla mnie to jest jak 11, 11. Może ktoś z was często widuje 11, 11 i tutaj czuję, że może coś tutaj fajnego się okazać. Dopytajmy w takim razie, co tutaj w tej rodzinie się dzieje. Albo grupa przyjaciół, prawda? Twoja grupa jakaś taka przyjemna, zaufana. Ciekawe, bo nam się pokazało, słuchajcie, zupełnie coś innego tu. Ale to tu spadło, tu zostawimy. 7 pentakli mamy, czyli ktoś tutaj nad czymś długo pracował. Nad jakąś zmianą może. Oczywiście widać tutaj także, może ktoś dom na przykład budował czy remontował i widać tutaj już jest szansa na dokończenie. Może ktoś przyjdzie ci pomoże. Też tutaj jest to widoczne. Dalej mamy pokazane 9 pentakli, po raz drugi się pokazało tak jak tu jest na dole też, prawda? Przepięknie. Mamy tą piąteczkę mieczy, ona tutaj sama nam wylądowała, więc ją tu zostawimy. I pokazuje nam się jeszcze druga piątka buław. Czyli w sprawach zawodowych będzie trzeba zawalczyć. Będzie dużo myślenia, zastanowienia. Uważaj, żeby cię lęk i strach nie zatrzymały w drodze. To już czuję. Sprawy zawodowe, urzędowe, coś poza tymi sprawami prywatnymi. Zobaczcie, ogólnie tydzień pod tytułem dużej ilości pracy. Dopytajmy jeszcze. Dobra, szybko. Mamy rycerza mieczy tutaj jako rada, bo tu mamy dwie rady, prawda? Czyli sprawy prywatne, sprawy poza prywatnymi i tutaj mamy rady. No i runa na cały tydzień jako energia. Tak, możecie mieć, kochani, w tym czasie poczucie, że tracicie grunt pod nogami, że trzeba wszystko jakoś poukładać, połapać, że jest taki brak stabilizacji, bo mamy 2 pentakle na końcu. Weźmy sobie tą resztę kart i zobaczymy, jak to tutaj nam się wszystko pokaże w całości. Już tutaj czuję, kochani, uwaga na sprawy finansowe, żeby tu nie przeszarżować w jakimś obszarze, żeby rozsądnie podchodzić do tematu pieniędzy, wydawania. Kolejny temat nam się pokazuje, żeby być bardziej wytrwałym, konsekwentnym w swych działaniach, wówczas co by nie było, co by nie stało, to będziesz sobie w stanie poradzić z tym. Dobra, i weźmy jeszcze jedną. Czekajcie, bo mi się rozsypały jeszcze raz. Okej, dobra. Co tam nam popędziło? Mamy tutaj kartę, która mówi nam o karmie, czyli pamiętaj, że co siejesz, to potem zbierzesz, prawda? Czyli uważaj tutaj, żeby
siać właściwe rzeczy jakby w życiu, czyli zawsze postępuj tak, jak chcesz, żeby w stosunku do ciebie postępowano, prawda? Mów o innych tak, jak chcesz, żeby o tobie mówiono. To jest ta karma współczesna, o której tutaj właśnie czuję, że jest mówione. I tu na koniec też sobie weźmiemy tą kartę ścieżka, droga nasza, prawda? Aspekty w naszym życiu, które są ważne, istotne na dany moment. I czuję, że tu każdy teraz myśli o czymś innym, o swoim jakimś aspekcie istotnym. Jest to podpowiedź, że jesteś na właściwej ścieżce w pewnej kwestii, o której myślisz, ale jednocześnie tutaj wymaga ta ścieżka jakiegoś dopracowania, wymaga ta ścieżka lekkiej zmiany, prawda? Bo to tu jest widoczne. Sześć mieczy, czyli trzeba się zastanowić, trzeba pomyśleć, poukładać sobie w ciszy, prawda? Co dalej, jak to ma być dalej? Dziewięć pentakli to jest potrzeba, słuchajcie, docenienia tego, co się już udało zrobić, zdobyć, osiągnąć, tego, co się ma wokół siebie. To jest taka podpowiedź, żeby docenić też chociażby jedną osobę, którą się ma przy sobie, z którą się, nie wiem, mieszka, żyje. Bo często ludzie żyją z sobą jak pies z kotem, a później, kiedy ten jednego zabraknie, to nagle się okazuje, że jest płacz i zgrzytanie zębów, bo jest tęsknota za tą osobą, mimo że tutaj cały czas się wojowało. Więc właśnie tutaj takie zastanowienie, czy warto tak wojować, czy warto tak na nerwowo jakby podchodzić tutaj do pewnych kwestii, bo czuję tutaj, szczególnie w tym obszarze właśnie zawodowym, tu jest dużo nerwów, tu jest dużo takiego stresu też, lęku, prawda? Natomiast jest pokazane, że jeżeli tutaj nie odpowiada ci na przykład ta praca, to może warto się zastanowić nad zmianą, nad pójściem dalej. Tam, gdzie docenią ciebie, tam, gdzie docenią twoje zaangażowanie, tam, gdzie będzie to docenienie twoich umiejętności, prawda? Bo tutaj czuję, że złości ciebie to często, że inni nie widzą twoich starań, twoich działań, albo może widzą, ale nie mówią o tym, a ty chcesz, żeby mówili, prawda? Żeby w jakikolwiek sposób było to wypowiedziane, prawda? Co zostało zrobione, ale to się tu nie dzieje. Chodzi o to, że ty musisz samemu, czy samej, ojejku, jak to się mówi, no każdy z nas musi sam indywidualnie pozwolić sobie na to docenienie siebie, na to pochwalenie siebie bez wyglądania przez ramię, czemu mnie nikt nie chwali, prawda? A ty siebie chwalisz na tej zasadzie, prawda? Czyli doceńmy siebie, doceńmy swoje życie, doceńmy to, co jest fantastyczne w naszym życiu, a jeżeli coś jest beznadziejne, no to po prostu wtedy trzeba usiąść, zastanowić się, jak ja mogę to zmienić. Co ja muszę zrobić, żeby to zmienić? Co ja muszę zrobić, żeby żyło mi się lepiej, prawda? Nie czekaj, aż ktoś to zrobi. Nie czekaj tutaj po prostu na rycerza na białym koniu. Zresztą tu pędzi, zobacz. Może do kogoś przybiegnie. Ale słuchajcie, to jest ta jedna osoba tutaj może spośród nas, to ten rycerz tu przybiegnie i pomoże faktycznie. Ale słuchajcie, dla innych z nas to jest taka informacja, że trzeba zadziałać. Bardzo dużo tutaj jest tych informacji, tych kart takich ruchu działania, konkretu, prawda? Przemyśl, poukładaj sobie, zastanów się, doceń to, co masz, co jest fajne, co ci się podoba, ale jednocześnie jakby umiejętnie wyciągnij to, co jest beznadziejne na wierzch, prawda? Uświadom sobie, co jest dla ciebie beznadziejne i uświadom sobie, że to ty jesteś tym rycerzem dla siebie, który musi coś z tym zrobić. I działaj, i rób, i szukaj możliwości, sposobów, szukaj osób, które mogą ci w tym pomóc, ale znowu nie chodzi o to, żeby ktoś to za ciebie zrobił, tylko chodzi o to, żeby na przykład czasem jakaś wiedza, informacja nam jest potrzebna, konkretna, żeby móc ruszyć w jakimś kierunku, prawda? Tutaj jest pokazane, jeżeli pragniesz docenienia, wyjdź temu naprzeciw, prawda? Co to znaczy? Na przykład to znaczy zacznij siebie doceniać, bo pamiętaj, to co w sobie nosisz, to przyciągasz do swojego życia. Więc jeżeli ty siebie ganisz na okrągło,
krzywdzisz siebie, wymagasz od siebie nie wiadomo jakich cudów i wiecznie jesteś osobą niezadowoloną w stosunku do siebie, to takich ludzi będziesz przyciągać do siebie, prawda, w swoim życiu. Jeżeli zaczniesz się doceniać, swoje działania, swoje te dobre, takie pozytywne kroki, które udaje ci się robić, osiągnięcia, które udaje ci się tutaj po kolei, prawda, idąc, układać sobie na tej półeczce osiągnięć, doceń to, choćby to były drobinki, ale doceń to. Wdzięczność jest magią czystą, kochani. Im więcej doceniamy, im więcej jesteśmy wdzięczni za coś dobrego, co jest w naszym życiu, tym więcej tego do naszego życia przychodzi, bo na czym się skupiasz, na czym się koncentrujesz, to przyciągasz do swojego życia. I to jest, słuchajcie, taka najważniejsza kwintesencja, powiedziałabym, tego czytania. Dużo się dzieje ogólnie, może się powiększyć komuś rodzina, może się okazać, że ktoś z rodziny będzie chciał odejść, rozwieść się też, czyli takie w różną stronę kwestie, ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, mam takie poczucie jakby ruchu, prawda, takiej dosłownie fluktuacji, cokolwiek to znaczy, ale takie słowo mi przyszło do głowy, że będzie przepływ większy tutaj, prawda, zarówno w sprawach prywatnych, jak i w każdych innych. Tak jak powiedziałam na samym początku, w sprawach gdzieś zawodowych będzie trzeba o coś zawalczyć, będzie trzeba pokazać siebie, będzie trzeba skorzystać z tego, co się potrafi i zrobić to, co się potrafi, tak jak się umie, korzystając z tych narzędzi, które będą na dany moment, prawda? Może być nerwowo, może się okazać, że przyjdzie taka sytuacja, gdzie będzie trzeba szybko zadziałać, gdzie będzie trzeba natychmiast zareagować, prawda? I jest pokazane, że jeżeli pozwolisz sobie na spokój wewnętrzny, poradzisz sobie z tym i później będzie to docenienie, o które ci chodzi. Ale to naprawdę musi być autentyczna sytuacja i autentyczna reakcja. I wtedy przyjdzie autentyczne docenienie. Jak najbardziej. Uważajcie na pieniądze. Jeszcze raz mówię, tutaj trzeba by coś odłożyć, żeby mieć jakiś grosik na wszelki wypadek, bo może się okazać, że będą jakieś pieniążki dodatkowe potrzebne. Może chodzić też o jakąś przyjemną rzecz, może będziesz chcieć coś, w coś zainwestować, coś kupić. Czuję, że tu jakieś spadki mogą być przepisywane, no i wtedy pewnie jakiś podatek trzeba by zapłacić. No takie różne rzeczy tutaj, słuchajcie, czuję dla nas na ten czas. Tak, jak najbardziej boat po raz drugi, bo tutaj też jest, prawda, jakby boat, szóstka mieczy, czyli widać, że idziemy do przodu, kochani, i teraz zobaczcie, coś się będzie kończyć, to co powiedziałam, coś się będzie kończyć, żeby coś innego mogło się zacząć. Gdzieś tu się pokazują Twin Flames i Passion, czyli jakieś bliźniacze płomienie, gdzieś tu może się będą pojawiać, może będziemy ich poznawać, może będziemy sobie uzmysławiać, że gdzieś przy sobie na przykład mamy bliźniaczego płomienia, prawda? Przeróżne rzeczy tutaj czuję, kochani. Dobra, pamiętaj, że cokolwiek w twoim życiu się dzieje, to ty jesteś osobą odpowiedzialną za swoje życie, to ty masz tutaj zadziałać, bo ten mag tutaj, prawda, pokazuje, że tu wymaga to odwagi, działania, tylko pamiętaj, żeby nie iść po trupach do celu, czyli do celu dotrzesz także mając pod uwagę, biorąc pod uwagę i mając w myślach cały czas dobro innych, tak samo dotrzesz do tego celu, o który ci chodzi. Czuję tutaj, żeby powiedzieć nam, by w sprawach biznesowych, finansowych gdzieś troszeczkę spuścić jakby z tonu. Zobaczcie, jaka różnica, to 9 pentakli, a 5 buław, prawda? Wiadomo, trzeba o swoje zawalczyć, ale zastanów się, czy nie wydatkujesz swojej energii za bardzo, bardziej niż musisz, żeby zrobić to, co ma być zrobione. Tak czuję, że mniejszym wydatkiem energetycznym też jesteś w stanie to coś zrobić. Dosłownie coś takiego tutaj czuję. Tak, przyjdzie się skonfrontować tobie z kimś albo z czymś w tym tygodniu i znowu tu czuję podpowiedź, wyjdź temu naprzeciw, skonfrontuj się z tym, porozmawiaj, pozwól sobie na to, żeby ta informacja przepłynęła. Dobra, zobaczmy sobie prawdę ukrytą. Ktoś mówi, że chciałby się znowu tak poczuć.
I ktoś mówi, że byłaś czy byłeś najlepszą rzeczą, która się tej osobie przytrafiła w życiu. Więc tutaj znowu, kochani, gdzieś widać wracaczy, którzy może się gdzieś będą pojawiać. Uwaga, bo mogą się pojawić na przykład w obszarze poza twoim prywatnym, na przykład, nie wiem, idziesz do pracy, czy wracasz z pracy, czy gdzieś jesteś na zewnątrz, możesz spotkać tą osobę. Uważaj, żeby cię nie poniosły nerwy, bo to nie będzie dla ciebie korzystne. Po prostu niepotrzebnie tylko przepalisz energię, a tak naprawdę to ta osoba, to, że ona na przykład przychodzi, wraca i coś tam od ciebie chce, to tak naprawdę nie przejmuj się tym, bo to jest tylko chcenie tej osoby, jakby oczekiwanie tej osoby, a nie twoje obietnice, prawda? Natomiast czuję, że tu ktoś się może przestraszyć po prostu, bo ta osoba może jest jakaś taka, nie wiem, groźna, nieprzyjemna, czy taka wymuszająca, prawda? Ale też czuję, że sobie poradzisz, bo masz teraz taką większą pewność siebie i widać, że jesteś w stanie stanąć na wysokości zadania i obronić siebie, jakby ochronić tutaj siebie, bo to o to tutaj chodzi w tym czasie. Dobrze. Tydzień na pewno ciekawy, bardzo intensywny, jak taki roller coaster trochę, więc trzeba się tego spodziewać. Dużo myślenia, dużo decyzji do podjęcia i też dużo się dzieje, także uważaj, którymi rzeczami będziesz chcieć się zająć, bo może być ich dużo więcej niż jesteś w stanie jakby przetworzyć, przerobić, więc priorytety, kochani, w tym tygodniu będą ważne. Dobra, mini wybierz kartę na koniec. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Jak zawsze mamy trzy możliwości. Jedyneczka. Tutaj mamy zdecydowane tak i tu by trzeba porozmawiać. Coś usłyszeć może. Dwa, tutaj mamy zdecydowane tak i to na złoto, więc będzie dobrze. I mamy nie na końcu trójeczki. Zastanówcie się, czy to, czego tutaj trójeczki chcecie, czy na pewno jest dla was dobre, bo tu jest czerwone światło i jeszcze ostrzegawcza lampka miga. Tyle, kochani, życzę nam dobrego tygodnia. Pomimo tych wszystkich dziwnych sytuacji, czuję, że może być to dobry tydzień. Utulam mocno i do usłyszenia. Pa, pa.